Wojownicy za pomocą tego tańca przedstawiali swoje dokonania na tej wojennej ścieżce. Robili takie swoiste przedstawienia, starali się pokazać, jacy są dzielni, odważni. I teraz też będzie opowieść o spotkaniu dwóch wojowników na wyprawie wojennej. Za chwileczkę kolejny taniec, kolejny indyjski teatrzyk, mały wielki, dziwna nazwa dla tańca. Jest to opowieść o spotkaniu bardzo dzielnego wojownika, który wyruszył do lasu, aby się pomodlić i na tej swojej ścieżce, przy tej swojej modlitwie spotkał duszka. Oczywiście duszki są niewidzialne, więc wojownik tego duszka nie widzi, no ale odczuwa jak najbardziej konsekwencje spotkania z nim. Mianie wszystko, co ich spotykało, tłumaczyli sobie kontaktem z duszkami, z duchami i rzeczy niewytłumaczalnych przerażały. Jak bardzo, to za chwileczkę zademonstruję.
prosimy tutaj do nas najmłodszych, już za chwileczkę któryś ten płotek może się uda otworzyć, żeby do nas doszły dzieci. I ruszymy z nimi na polowanie. Zapraszam tu do nas. Można przyjść tutaj bokiem. No wejdźcie do tyłu, Macia. A nie, tu jest pan. A nie, jak chcecie, do was przysadzą. O, ty! Mieści się, bo! No pewnie! Będzie to bardzo.